związałam moje życie z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie przestępczej. I oczywiście zrobiłam to świadomie. Nikt mnie w tym kierunku nie pchnął. I chcę ci powiedzieć, że jakkolwiek dzisiaj wygląda twoje życie, ono wygląda tak, jak ty decydujesz. Nie ma czegoś takiego, że wiecie, ktoś nam do buzi wkłada narkotyki, ktoś nam wlewa do buzi alkohol i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mamy tak, jak decydujemy. Masz tak w swoim życiu, jak decydujesz. Ja bardzo się bałam w moim życiu, wiesz? Miałam tatę, ale mój tata pił alkohol i ja tak naprawdę czułam się bardzo niebezpiecznie. Dlatego w bardzo wczesnym wieku związałam się z człowiekiem, który był w zorganizowanej grupie. I jest teraz takie pytanie, czemu ja to zrobiłam? Ano zrobiłam to dlatego, że jego wszyscy się bali i mi się wydawało, że moje życie będzie bezpieczne. Że ja u boku tego gangstera będę bezpieczna. Natomiast bardzo szybko okazało się, że moje życie uległo totalnej zagładzie. Wiecie co? Nie chcę się tutaj rozwijać i opowiadać dokładnie jak było, ale było tragicznie. Wiesz, kiedy żyje się z kimś, kto jest przestępcą, ale nie teoretycznym, tylko praktycznym, to możesz sobie wyobrażać, jak wyglądało moje życie. Kiedyś do naszego domu przyjechała grupa zorganizowana i chcieli nas zabić. Wiesz, bardzo się bałam. Bardzo się bałam i gdzieś wewnątrz mnie ja cały czas wołałam do Boga, nie wiedząc, że On w ogóle jest. I kiedy byłam u schyłku swoich sił, kiedy byłam u kresu wytrzymałości, gdzieś wewnątrz mnie zawołałam tak: Boże, jeśli w ogóle jesteś, to albo zmień, albo zabij tego człowieka, z którym ja żyję. I wiesz, okazało się, że zamknęli go na bardzo krótki wyrok, na 10 miesięcy. Strasznie się cieszyłam z tego powodu, mówię, kurczę, odpocznę. I wiecie co? W przeciągu 3 miesięcy napisał do mnie list. Napisał do mnie list, że poznał Jezusa. Że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie prosi o wybaczenie. Ja mówię, kurczę, zwariował. Mówię, najpierw w ogóle okradał ludzi, tak? Mordował, wywoził do lasu i tak dalej. A teraz mówię, jeszcze tylko nie dotknął spraw religijnych. W ogóle w to nie wierzyłam. Ale kiedy minęło 10 miesięcy, to do domu wróciła nowa osoba. Ale nie taka, wiecie, zresocjalizowana, tylko nowa osoba. Z nowym sercem, z nowymi pragnieniami i z nowym sercem. I ja przyglądałam się tej osobie. I on mi omówił, że Jezus jest jego Panem, że narodził się na nowo, że Jezus mu przebaczył jego grzechy i że on mnie też prosi o wybaczenie. Ja mówię, o co w ogóle chodzi, nie rozumiem tego. W ogóle dotykało to bardzo mojego serca, ale ja tego nie rozumiałam. Gdzieś to się kłóciło wewnątrz mnie i chcę ci powiedzieć, że wiesz, ja w kontakcie z człowiekiem, który poznał osobiście Jezusa, bardzo szybko zobaczyłam, że ten Jezus na pewno nie jest moim Panem, wiesz? Ale wiesz, Bóg bardzo chce mieć z tobą społeczność. On chce, abyś narodził się z Bożego Ducha. On w Jezusie Chrystusie okazał swoją miłość. Ale wiesz, w Biblii jest też napisane, że owce jego głosu, owce słuchają głos pasterza i za innym nie pójdą. I Bóg bardzo chciał, abym ja usłyszała głos od niego. I kiedyś tak się wydarzyło, że do naszego domu przyjechała policja. I ja również zostałam aresztowana. Zostałam aresztowana za współudział zorganizowania grupy przestępczej. I wiesz, ja absolutnie nie miałam z tym nic wspólnego. Natomiast wiesz, kiedy się z kimś żyje, tak, to całe bagno przelewa też się na ciebie. I kiedy jechałam skuta kajdanami w radiowozie policyjnym, w domu został mój 4-letni syn. I ja tak mówię, w ogóle, wiesz, znalazłam się w takim swoim dole zagłady. Było mi bardzo źle, było mi bardzo ciężko. Mówię, w ogóle sypie mi się życie, w ogóle ten się tutaj nawraca, w ogóle nie wiem, o co chodzi. Jest mi bardzo źle, w ogóle... Wiesz, przede wszystkim strasznie się bałam, ale to, co wiedziałam, to zawołałam do tego Boga. Mówię, Boże, jeśli naprawdę jesteś, to nie pozwól, żebym poszła siedzieć do tego więzienia. I chcę ci powiedzieć, że On chce uczynić dla ciebie jakiś cud. I On dla mnie uczynił cud. Ja nie poszłam wtedy siedzieć do więzienia. I z takiego ludzkiego punktu widzenia było to niemożliwe. Dlatego, że na moje konto zostały pobrane ekskluzywne samochody. Ja miałam ogromne kwoty wyłudzenia. Po ludzku było to niemożliwe, ale wielki Bóg zaingerował w moje życie i ten prokurator powiedział do mnie tak: jesteś niewinna, jesteś wolna. I kiedy ja wracałam do domu, wiesz, to ja wiedziałam wewnątrz mnie, że jest Bóg, że Bóg jest żywy, ponieważ to, co było po ludzku, rozumiesz, w ogóle nie było takiej opcji, żebym nie poszła siedzieć do więzienia. Ale wiesz, w Biblii jest napisane, że
musimy się na nowo narodzić. Ja absolutnie nie narodziłam się wtedy na nowo. Ja dalej nie miałam takiej potrzeby, aby oddać Jezusowi swoje życie. W ogóle tego nie rozumiałam. W ogóle mówię, kurczę, mój narzeczony z czegoś się nawracał. Pokutował z jakichś grzechów, a ja w ogóle nie czuję w sobie grzechu. Ja w ogóle nie rozumiem sprawy grzechu. O co w ogóle chodzi z grzechem? Jezus w ogóle umarł za grzechy, a ja nie czuję się grzesznikiem, wiecie? Ale w Biblii jest napisane, że wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy zgrzeszyli i wszystkim brak chwały Bożej. Więc jak wszyscy, to i ty, i ja. I wiesz, to zaczęło konfrontować moje życie. I zaczęłam czytać Biblię. I przeczytałam, że jeśli facet w swoim sercu spojrzy pożądliwie na inną kobietę, winien jest grzechu cudzołóstwa. I ja zrozumiałam, że Bogu chodzi o moje serce. Że tak naprawdę ja w moim sercu popełniam cały czas wszystkie grzechy. Rozumiesz, że ja w swoim sercu jestem cudzołożnicą, złodziejem, mordercą i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, nie będę ciszej, będę głośno, bo Bóg powiedział, że to, co nam powiedział na uszy, mamy głosić na dachach. Co robię? Wszyscy mają słyszeć, że Jezus jest Panem. Posłuchajcie, co jest dalej. I dalej ta historia brzmi tak, że kiedy spadł na mnie ciężar tego grzechu, który uczyniłam ja, to ja wewnątrz swojego mieszkania klęknęłam i powiedziałam: Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Ja Cię zapraszam do mojego życia jako Pana i Zbawiciela. I chcę Ci powiedzieć, że On przyszedł do mojego życia. On przebaczył mi moje grzechy. On wyprowadził mnie z kanału. On uwolnił mnie od mojej własnej sprawiedliwości. Wiesz, ja przyjęłam sprawiedliwość samego Boga. I chcę Ci powiedzieć, że Duch Święty wypełnił moje życie. I tam stoi ten człowiek, który chciał mnie zabić. I on dzisiaj jest moim mężem. I tak jak Jezusa można było dotknąć, tak nas można dotknąć. Rozumiecie? Bóg chce przyjść do Twojego życia. On chce zamieszkać w Twoim sercu. On chce mieć z Tobą relację. To nie jest Bóg jednorazowego dotknięcia. To jest Bóg stałego podłączenia. On chce, abyś podłączył się do Niego. On chce, żebyś Go pił i żebyś Go jadł. Rozumiecie? Bóg, religia nam pokazała takiego malutkiego Jezusa, taką wielką Marię i jeszcze większą pierś. A prawda jest taka, że to Jezus Chrystus, to On poniósł ofiarę na krzyżu. Rozumiecie? Ja wiem, że dzisiaj ludzie nie chcą słuchać Boga, ponieważ religia pokazała jakiegoś takiego wątłego Jezusa, taką pierdołę. Rozumiecie? A Bóg jest, On żyje. Jezus Chrystus ma moc do tego, aby przyjść do Twojego życia i zmienić Twoje życie, ale On czeka na Ciebie. On czeka na to, aż Ty powiesz do Niego: tak, chcę. Kiedy ja powiedziałam Jemu, że chcę, to On wypełnił moje życie, przyszedł do mojego serca i chcę Ci powiedzieć, że dał mi moc do tego, abym wiodła zwycięskie życie. On mi dał moc do tego, abym umiała się przeciwstawić grzechowi najpierw w swoim życiu. I wiesz, ja na początku nie wiedziałam, jak ja mam żyć z tym Bogiem. Wiesz, modliłam się też w sposób religijny i zmawiałam taką modlitwę, którą wszyscy się modlimy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tak, święć się imię Twoje. Przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy naszym winowajcom. I Bóg do mnie mówi: przebacz swojemu winowajcy. I wiesz, moim winowajcą był mój narzeczony, chciał mnie kiedyś zabić. Ja mówię: Boże, a jak ja mam mu wybaczyć? A Bóg do mnie mówi: tak jak ja wybaczyłem Tobie. Tak jak ja wybaczyłem Tobie, tak jak ja wybaczyłem i nie pamiętam, tak Ty wybacz Jemu, a ja uleczę Twoje serce. I to jest moc płynąca z krzyża. Chcę Ci powiedzieć, że jeśli wyznasz Jezusa swoim Panem, to ta moc, która uwolniła się na krzyżu z Jego zmartwychwstałego życia, ona wypełni Twoje życie i będziesz prawdziwie szczęśliwym człowiekiem. I wiesz, ja już się dzisiaj nie boję, dlatego że odszedł przede wszystkim mocarz z mojego życia. Ja już dzisiaj wiem, czego tak naprawdę się bałam. Bałam się śmierci, wiecie? Bałam się śmierci. Chcę Ci powiedzieć, że tutaj na ziemi możesz mieć pewność zbawienia. Tu na ziemi możesz być pewien, że kiedy zamkniesz swoje ziemskie oczy, to wtedy, kiedy je otworzysz, będziesz oglądał Króla Chwały. Będziesz oglądał Jezusa. Chcemy też w imieniu Jezusa modlić się o Was dzisiaj. Jeśli ktokolwiek z Was
jest na cokolwiek chory, nieważne co to jest, czy to jest łupież, czy to jest ból zęba, czy to jest ból kolana, czy może swędzi cię tyłek, nieważne, czegokolwiek potrzebujesz dzisiaj, przyjdź, będziemy nakładać na ciebie swoje święte ręce i Boża moc będzie się uwalniała przez nasze ręce i będzie dotykała twojego życia. Jeśli to dotyka twojego serca, a wstydzisz się tutaj wyjść, tutaj do nas do przodu, to tam, gdzie jesteś, pojednaj się z Bogiem. Powiesz, może wiesz, może nie wierzysz. Powiedz, Boże, nie wierzę. On ma moc, aby pomóc twojej niewierze. Rozumiesz? On jest specem. To on jest specjalistą. To on jest największym specem. Nikt z nim nie może się równać. Rozumiecie? Posłuchajcie jeszcze nas przez jakiś czas. Jeszcze chwilę tutaj będziemy i będziemy wam opowiadać o żywym Jezusie.